trzy, raz, dwa, trzy. Gorąco jest mi. Ale jest ciepło, widzowie. Gdyby nie ten wiatrak, to bym totalnie zdychał. Naprawdę, jest tak gorąco. Jest mega gorąco, jest tak duszno. Powinienem sobie okno otworzyć, ale byłoby jeszcze cieplej. Nieważne, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. Ale zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to ja muszę wyciągnąć tutaj, prawda, uwaga. Tablica. Jak widzicie, widzowie, tablica, że tak powiem, na kanale Szczypson się prawie w ogóle nie zmienia. Tutaj mamy póki co bardzo stabilnie, nie przychodzi wiele subskrypcji, więc już nie mamy takich przyrostów jak kiedyś, ale mieliśmy niesamowite tutaj przyrosty, więc ja jakby, tak jak już jakiś czas temu powiedziałem, jakby jestem spokojny o to. Ale na kanale Szczypson Plus, ostatnio wbiliśmy 80 tysięcy, za co wam serdecznie, widzowie, dziękuję, naprawdę jesteście wybitni. A na kanale Filip Szczypka, na którym dzisiaj pojawił się wybitny materiał, no to zapraszam, zobaczcie tam co się wydarzyło. Brakuje niecałe 500 subskrypcji do tego, żeby wbić 80 tysięcy, tak samo jak na plusie, więc widzowie, proszę was o to, żebyście zostawili subskrypcję na tamtym kanale, zapraszam tam, ponieważ no super materiał tam wleciał, co dwa dni tam wrzucam jakieś vlogi, więc naprawdę haruję jak wół ostatnio, haruję jak wół. Nagrywam, montuję, więc jak chcecie to docenić, to możecie wejść na tamty kanał i zostawić łapkę w górę i subskrypcję pod filmem, wtedy na pewno będę, że tak powiem, o wiele szczęśliwszy. Moim mega celem na te wakacje jest wbić 100 tysięcy na tamtym kanale, w tym momencie brakuje nam tak, no można powiedzieć, że 20 tysięcy subskrypcji, więc proszę widzowie, jeżeli jest tutaj ktoś, kto nie subskrybuje tamtego kanału, a nie wierzę w to, że ci vlogi nie interesują. Dzisiaj wrzuciłem na przykład odcinek na kanał vlogowy, gdzie moneta decydowała o tym, kto robi challenge i robiliśmy tak, o, pum. O, i wypadła reszka. Jak chcecie wiedzieć, co się dzieje, jak wypada reszka, to wejdźcie na kanał i sobie zobaczcie. No a w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jestem na Palionowie, tylko jestem w moim iglu, jestem na Jotowicach aktualnie. Z tego powodu, że dzisiaj mam bardzo chytry plan, jak wiecie, mamy zakaz wstępu do naszego domu. No nie możemy tam wchodzić, bo teraz tam jakiś, prawda, Yeti chciał go przejąć czy coś, no nie wiem, dziwne rzeczy się tam dzieją. W każdym razie ja w dzisiejszym odcinku postanowiłem w końcu sprawdzić to, co mówiliście mi, że muszę sprawdzić, więc sprawdzam. Chcieliście, widzowie, żebym sprawdził, dokąd prowadzi ta kolejka, którą przyjechała ta książka od tego jakiegoś L do Yetiego i zobaczymy, dokąd tak naprawdę to prowadzi, więc w dzisiejszym odcinku taki jest właśnie cel. Idziemy do tamtego miejsca, wchodzimy do tego wagonika, no, zrobimy sobie wagonik i po prostu pojedziemy, że tak powiem, w siną dal. Zobaczymy, dokąd to prowadzi, dokąd nas to zawiezie, bo szczerze mówiąc jestem ciekaw, no bo w sumie to jest, to może to nam rozjaśnić pewne, że tak powiem, informacje, możemy się dowiedzieć czegoś ciekawego, możemy się dowiedzieć przede wszystkim, kim jest ten L, ten, tam było pozdrowienia od L, kim jest L, nie wiem, kto to jest L. Nieważne, dzisiaj to sprawdzimy, w każdym razie, żeby to zrobić, musimy zrobić najpierw wagonik i się tam dostać. Jestem sam na serwerze, czekałem na ten moment, aż nikogo nie będzie, tak żebym mógł na spokojnie dokonać tego, prawda, że tak powiem, wielkiego wyczynu i pojechać tam na dół, tam jest oczywiście to zejście. I teraz tak, czekajcie, co ja muszę tak, zabrać żelazo i zrobić sobie wagonik. Wagonik robi w ten sposób, ale zrobię sobie tak z trzy wagoniki, dla pewności, żebym mógł wrócić, wiecie o co chodzi, bo boję się, że... zrobimy sobie wagoniki tam, wiesz, jeden zrobię wagonik, a go stracę gdzieś po drodze i będzie lipa i będziemy musieli na piechotę iść po torach. Tego bym nie chciał bardzo, więc to musimy, że tak powiem, w ten sposób się zabezpieczyć. Rozwalmy to tutaj, schodzimy na dół. O, właśnie, widzowie, to jest jeszcze tu, patrzcie, to, widzicie? To jest do zmiany, to, zapomniałem to naprawić, to trzeba zamurować, żeby tu się nikt nie zorientował, że tutaj takie rzeczy się działy, bo Yeti na pewno będzie wiedział, że to nie on rozwalił. Czekajcie, ja wiem, skąd ogarnąć tutaj, że tak powiem, na szybko lód. Możemy zejść tutaj i tutaj mamy masę lodu. Ja mam siekierkę z siliktaczem, więc sobie po prostu zabierzemy trochę tego lodu. Nie wiem, ile go będziemy potrzebować, mam nadzieję, że nam wystarczy tyle, ile zbiorę teraz i że się nikt nie zorientuje, że stąd zniknął lód, a tam się, wiecie, coś naprawiło. Dobra, nieważne, w każdym razie ogarnimy sobie trochę lodu. 11, czy nam starczy 11 lodu? Obawiam się, że może nam bardzo nie starczyć, nie? Więc zróbmy tak, rozwalmy trochę więcej go tutaj. Możemy zrobić tak. Ej, tu jest jakieś takie za ścianą, bo tu jakby podwójna warstwa. To moglibyśmy tu rozwalić i totalnie, wiecie, bez przypału, że tak to ujmę. Dobra, idziemy to zamurować. Zobaczymy, może najwyżej będziemy mieli tego za dużo i po prostu przyjdę odnieść to nieco małe, nie? Ta w ogóle baza, ją trzeba zniszczyć. Nie wiem, po co ona tam jest w ogóle dalej. Dobra, naprawmy to tutaj. Uwaga, schodzimy na dół. Rozwalmy to. Tego tutaj nie może być. Tego też tutaj nie może być. Dobra, bierzemy. Łe, kurde, ale się wystraszyłem! Kurde, jak mnie wystraszył ten szkielet! Kurde, co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, czekajcie, załatwiam go. Dobra. Mamy, dał nam strzałę, fajnie, będziemy mieli w końcu do tego łuku. Ja zawsze zapominam o tym łuku, że ja go mam i zapominam brać ze sobą strzał. Dobra, mega mnie wystraszyłem, myślałem na początku, że tam ktoś siedzi, nie? Jezu, to mega strachliwy moment, że tak to ujmę. Dobra, rozwalmy tą ziemię.
Rozwalmy tutaj to. No nie, no powinno mi starczyć na luzie tego lodu. Chyba za dużo go nabrałem nawet. No, o wiele za dużo go nabrałem. Idziemy to tam odłożyć, bo jak to odłożymy, to może zamuruję. Uda nam się to zamurować jakoś tak, żeby tutaj nikt się nie zorientował, że stąd zabraliśmy. Patrzcie, robimy tak. Tutaj. Tu. To rozwalić możemy. I teraz, no idealnie, ja nie mogę, idealnie tak, żeby zamurować wszystkie dziury. Dobra, nikt się nie zorientuje, idealnie, Jezu, jaka kalkulacja niesamowita, że tak powiem, tutaj wyszła. Dobra, widzowie, czy jesteście gotowi na to, żeby pojechać tą kolejką w miejsce nieznane, że tak to ujmę? Ja się, szczerze mówiąc, troszkę obawiam, zamuruję to za sobą, tak, żeby tutaj nikt się jakby... O nie, źle to postawiłem. Jeszcze raz to musimy rozwalić siekierą, o, dobra, tu, tak, stawiamy, dobra, tu craft, znaczy... Kurczę, jak ja to źle stawiam. Tutaj, zabierz to. Dobra, mamy to. Rozwal... Znaczy, klikimy w przycisk i leci... O nie, nie zdążę już. Dobra, klikimy sobie jeszcze raz. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Git. I teraz tak, dokąd ta kolejka prowadzi? Szczerze mówiąc, domyślam się, dokąd prowadzi, no bo jednak skoro przyszły stąd listy od tego L właśnie, to prawdopodobnie dojedziemy do miejsca, w którym ten L jest. List od L. Przypomnijmy sobie, co tam było napisane. Witaj, przyjacielu. Jak idą nasze przygotowania do planu kontrola? Zbieram siły, by móc do ciebie dołączyć. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy i wspólnie dokończymy to dzieło. Jeśli czegoś potrzebujesz, daj znać, dostarczę ci jak najszybciej. No jak widzimy, nie wiemy, kto to jest dalej, ale dobra, nie zawiedź mnie i przygotuj wszystko na moje przybycie, plan kontroli jest dopracowany i nie ma tutaj miejsca na drobne błędy, do usłyszenia, pozdrawiam L. Dobra, no nie wiem, kto to jest ten L dalej, nie, ale no kurczę, myślałem nad tym, jak napisaliście mi, że to może być Lucyfer i zaczynam coraz bardziej wierzyć w to, że to może być faktycznie on. Dobra, ta książka jest bez zmian totalnie, tutaj nic nowego nie przybyło, czyli żadna nowa wiadomość chyba nie dojechała tutaj, okej. Więc co, a tu, czy tu się coś pozmieniało? Sprawdźmy. Mikstura kontroli, działanie, kontrola ciał żywych, kontrola umysłu, zmiana koloru, fazy testowe, skład. Dobra, czyli tu się dalej nic nie zmieniło. Dobra, to odkładamy tą książkę. Nic tutaj, że tak powiem, po nas. Dobra. Stawiam wózek. Ale ja nie wiem, czy ja chcę tam jechać, widzowie. Kurde. Boję się, że to mnie zawiezie w jakieś miejsce, wiecie, w jakąś klatkę czy coś, że to jest jakby... Kurde, jak to jest cała podpucha na przykład. I tak naprawdę Yeti doskonale wie, że ja wiem o tym miejscu. I ten wózek prowadzi w miejsce, gdzie ja zostanę uwięziony. Ej, to by było straszne. To by było straszne, nie wiem, czy ja chcę to robić. Dobra, czy jestem przygotowany na wszystko? Mam podkę na niewidzialność w razie czego. Mamy pochodnie, mamy fajerwerki. Mamy tutaj, załóżmy sobie tak, bo raczej pod ziemią latać nie będziemy. Mamy jabłka złote. No dobra, kurczę, no jestem przygotowany, ale... Boję się fest, dobra. Kurde! Jezu! Dobra. Najpierw trzeba kliknąć, później trzeba wsiąść. Dobra, to jest też, że tak powiem, akcja godna najlepszego sapera. Dobra, uwaga, jesteście gotowi? 3, 2, 1, 0 i uwaga! O, dobra, jedziemy. Dobra, czekajcie, wezmę sobie pochodnie. Dobra, mamy pochodnie w ręce. Dobra, git. Jedziemy w takim razie, zobaczmy, dokąd nas to zawiezie. Dobra, póki co, że tak powiem, chill. Póki co chill, nic dokąd to nie prowadzi. Taki, wiecie, taki wagonik w ogóle nieoświetlony, ale to widać, że tym ma jeździć, tylko, że tak powiem, poczta i tak dalej. Ej, dobra, tam coś jest... O nie, tam jest jakiś portal. Ej, nie wiem, czy ja... Co jest? Zatrzymaliśmy się na chwilę, ale jedziemy dalej. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, czekajcie, widzowie, ja nie wiem, czy ja... Ej, dobra, to wygląda... Tam się coś pali? Czy tam się coś pali? O kurde, tam są jakieś płomienie. Nie, dobra, wysiadaj. Ej, nie mogę wysiąść! Nie mogę... Co jest? Nie mogę wysiąść! Dlaczego nie mogę wysiąść? Co jest grane? Rozwal to! Nie! Okej, jesteśmy po drugiej... Jest wózek mój ten... O kurde. O kurczę, co tu się dzieje? Czekajcie, rozwalmy sobie ten wózek. Ej, wciągnęło mi go! O nie, dobra. Czy wy to widzicie? To jest miejsce, do którego wszystkie wózki trafiały. Wszystkie, które między sobą wysyłali. Czy tu będą jakieś wiadomości, czy one... Czy nie, ja nie wiem, czy boję się otwierać cokolwiek. Boję się otwierać jakąkolwiek skrzynkę, przysięgam. Dobra, sprawdźmy. Pusto. Co jest? Ej, puste są wszystkie. Nie, no dobra, no to... Czyli zabierają wszystkie te, że tak powiem, konwersacje stąd zabierają. Dobra, no to chill, nie? No to... O kurcze! O kurcze, widzowie! O nie! O nie! Czyli to jednak prawda. Dobra, to my już wiemy, kim jest L. O nie, dobra, co to jest za miejsce? Czy jest stąd jakieś wyjście? Halo, tu jest coś, tu jest jakieś wyjście. Czy możemy tędy wyjść? O kurde, tam coś zginęło.
O kurczę, dobra, czekajcie, powoli. Może wykop... Siema. To jest normalnie Nether, ale do... Dobra, nie wiecie co, ja tutaj to muruję. Ja na razie nie idę nigdzie, nie wiem gdzie jesteśmy totalnie, w jakim miejscu. Odkryliśmy tutaj... Dobra, przynajmniej wiemy kim... z kim mamy do czynienia. Ja wracam z powrotem, gdzie ja wyjdę w ogóle? Halo, halo, proszę, błagam, niech ja wyjdę w tym tunelu, tak żebym mógł wyjść normalnie. Albo w Palionowie najlepiej, w Palionowie. Gdzie jestem? O nie, jesteśmy tu. O nie. Ej, gdzie jest ten mój wózek? Ten mój wózek zniknął gdzieś w jakichś otchłaniach, dobra. Wracamy z powrotem. Czy ja wrócę tą samą trasą z powrotem? Chyba wrócę. Dobra, jedziemy powoli. Łooo! Dobra, widzowie, to jest przerażające. Ja nie chciałem takiej podróży odbywać, tutaj szczerze przyznam. Nie wiedziałem, dokąd to nas doprowadzi, ale przynajmniej wiemy teraz, że Yeti faktycznie współpracuje z Lucyferem, albo przynajmniej chce, żebyśmy tak myśleli, że tak jest. Myślę, że... Wiecie, myślę, że może coś w tym być z tego... Ej, kurde, wysiadłem! Wysiadłem! Nie! Wagoniku! Szybko, dogonię go. No nie, dobra, mam jeszcze jeden wagonik. Dobra, jedziemy z tym wagonikiem, dobra. Możemy być i w tym wagonie. No najgorzej, że tam ten wagonik odbije od brzegu chyba i leci w nas, tak mi się wydaje. Albo się zatrzyma, a nie, może się zatrzyma. O nie, to ten odbije, to czekajcie, to rozwalę go, poczekam aż wróci. Uwaga. No tak myślałem. Dobra. To tak trzeba było zrobić, dobra. Dobra, o, dobra, rozwaliliśmy to, dobra, weźmy sobie tutaj te bloczki, zamurujmy tak, jakby tutaj nic się nie wydarzyło. Biorę ten wózek stąd, nie chcę go już tutaj, że tak powiem, mieć. Usuwamy dowód zbrodni jest usuwany w tym momencie. Nic stamtąd nie zabrałem, nic nie mam, mnie zostawcie w spokoju. Czy tu wszystko jest tak, jak było? Jest wszystko tak, jak było, dobra, to wyłazimy stąd. Okej, byliśmy na o kurczę, aha, dobra, bo ja to zamurowałem. Już myślałem, że ktoś mnie zamurował, ja nie mogę. Dobra, mam taką schizę, zapominam, że ja coś robię, dobra, tu zamurowujemy, okej, jest git. I wracamy z powrotem na Yetowice chyba. No, ja wracam z powrotem, idę, bo tam, póki jestem w tym iglo, czuję, że nic mi nie grozi z tego powodu, że, wiecie, czuję, że Yeti, jeżeli on nie jest świadomy tego, że my wiemy o tym wszystkim, no to on, myślę, że myśląc, że my tam mieszkamy, będzie miał taki spokój, że a, dobra, on się nie interesuje, on jest luz, coś tam, nie? Więc myślę, że mieszkanie w tym iglo jest dobrym pomysłem, więc ja tam też pójdę sobie, w kimę pójdę, położę się i po prostu na razie tutaj będę mieszkać, aczkolwiek trzeba znaleźć jakieś miejsce wypadowe, jakieś miejsce, w którym będziemy mogli normalnie być i że tak powiem, to wszystko badać, bo no nie mogę tego robić tutaj w tym iglo na Yetowicach, chociaż mówią, że pod latarnią najciemniej, no ale nie jest to dobry pomysł, chyba żeby tutaj zostać. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, wiemy, że Yeti współpracuje z Lucyferem. Dobra. Nie spodziewałem się tego, że mroczne czasy, które kiedyś były, mogą jeszcze wrócić.